Cześć, siemanko. 2 maja, godzina 10, czwartek. Wyjeżdżamy z Charachowa w stronę Szklarskiej Poręby. Na dzisiaj mamy cel Świeradów-Zdrój. Tam wejdziemy na wieżę widokową Skywalk. Podjedziemy na Stuk Izerski i wracamy wzdłuż granicy z Polską. Taka pętla wyjdzie około 50 km. Jak będzie czas, to jeszcze gdzieś zajedziemy, ale na razie plan to jest Świeradów-Zdrój. Na razie, hej! I z Charachowa mam taki wyjazd 4,5 km podjazdu do Jakuszyc. Od Jakuszyc do Szklarskiej Poręby około 6 km, ale już wtedy zjazdu. Ciśniemy. No i mamy granicę Polski. Za chwilę Jakuszyce. Gdzie my jesteśmy? Charachów. Podjazd z dziesiątką. Jakuszyce. Dalej. To są te mapy. To wrócimy, ale na razie jedziemy, no, że tak powiem, do Szklarskiej Poręby albo na zakręt śmierci. Gdzie to jest? Tu. Albo zjedziemy kawałek do Piechowic. Ale ty to będziemy zjeżdżać do Piechowic. Ale no, może powiesz, to może... jest trasa rowerowa, zobacz. Jest zaznaczona zielona, a tutaj no, tego nie ma. Jest tu coś. Nie jest. Albo to, bo tu, no tu jest przy ulicy, tu jest w lesie. Do Rozdroża. Później zobaczymy, albo ulicą przelecimy szybko do Świeradowa. Albo jakoś inaczej, ale tu bym się nie ładował, to jest dosyć ciężko. Albo tu, o. Po tej stronie. Tak. Po tej stronie, no. I wrócimy tam. I wracamy tutaj przy granicy. Orle. A możemy się podziąć tu, nie? Albo nawet tutaj. Tam, czyli wyjdziemy w Charachowie, na dole. No, dobra, zaczynamy. Tak, pociągniemy. I wyjeżdżamy na dół w Charachowie. Przy okazji plan na jutro, jak już tu jesteśmy. Pogoda jeszcze. Też zjedziemy do Piechowic. Ale plan ambitny, czyli... Przesieka. I przejąć Karkonoskę. No. Tu nie ma srania po krzakach, 1200 metrów nad poziomem morza. Najcięższy podjazd w Polsce, tak twierdzą. Nie dodawaj, bo 1198. No tak, ale tu podjedziemy na odrodzenie, do odrodzenia, do tego, co tam jest, schronisko, i tam będzie ponad 1200 na pewno, nie? Bo tam jest tak stromo, taki zobaczysz zresztą. Ale skończymy, znaczy nie skończymy, tylko zjedziemy na stronę czeską do Szpindlerowego Młyna i tu gdzieś lasami, chęchami, nie wiem jeszcze dokładnie. Albo jeszcze niżej, no niżej zjedziemy, niżej. Tu mapa nie sięga. Wracamy do Charachowa. Dobra, dobra. No dobra. To jedziemy ten. To koniec. No już teraz będzie w dół chyba.
tutaj gdzieś w lewo w ścieżkę. Honorowy obywatel Piechowic, Marek Galiński. Zakaz, na drzewie zobacz, zakaz sikania. Ten kolor tego drzewa od sikania. Wjeżdżamy do rezerwatu Krokusy i lecimy w stronę rozdroża Izerskiego, a później Świeradowa Zdroju. Jeszcze 3 km podjazdu. Myślę, że ten podjazd skończy się rozdrożem Izerskim, już tam wiesz, na asfalcie. Chyba, że jeszcze za wcześnie na rozdroże. Trzydziesty drugi km, rozdroże Izerskie. No tu gdzieś. No tu. Tu. Rozdroże. Czyli tak, jedziemy, tak? Nie, tu. Tu? Tam. Tam, tu. Za chwilę Świeradów. Miał być skywalk, a co jest? Jakaś popierdółka. Skywalk dopiero będzie. Jakaś popierdółka. 16% nachylenia. Nie wyszło 19. 19 pokazywało? No. No, naście tu już jest za dużo. To jeszcze nie skywalk, ale skywalk też będzie. Jacek, jak ona się nazywa, ta wieża? Na Bójnicy. Jak? Wieża widokowa na Młynicy. Na Młynicy? Stuk Izerski. O, to masz skywalk, zobacz. Nie widzę tego. No, on bodaj za górką, nie? Nie, tam jest, jest. Gdzie? Tam taki, na mojej 12, dokładnie. To, no ten to, taki dom? No, no to. Zobaczymy, jakie to było wysokie. To jest ta wieża. Ile? 33,8 metra.
No, czyli taki wieżowiec, nie? 33 metry. Wieża widokowa, na górze Młynica. No dobra. Bierzemy rowery i lecimy na miasto. Ja tutaj gdzieś lody włoskie kiedyś tu wyczaiłem, jeżeli są. No ale jak chcesz, to może usiąść, nie? To ja nie muszę teraz jeść. A kiedy? Zresztą zanim dojedziemy, będzie później. Nie, to... Mi się przyda być na deficycie. Nic mi się nie stanie, powiem ci szczerze. Gdzie jest ta pijalnia? Tam. Gdzie? Tam, ten budynek wysoki. To najpierw pijalnia, czy lody, czy jedzenie, czy co? Nie wiem, chodzę, czy pijalnia. Najpierw pijalnia. To można usiąść, to można wejść, to można napić się wody. Napijemy sobie wody. A takie stylowe budynki, wiesz, w środku fajnie to wygląda. Dzięki. Jedną gałkę lawendowego, proszę. Kartę może? Tak. Lawendowego wziąłem. Skywalk. Podjazd zajebisty. O jest. Ciekawi mnie wysokość. Ty, długość 850 metrów? Kilometr? Ile? 850 metrów? Gdzie? Tam z drugiej strony było. Wysokość? Nie. Długość kładki. A, długość może tak. Długość kładki 850 metrów. Ja pierdziele. Zjeżdżalnia 105 metrów. Zjeżdżamy czy ten? Jak z tymi tobołami zjechać? Nie wiem właśnie. Wysokość wieży 62 metry. Bardzo nie czytam. Ja pierdziele. Ale tak brakuje centymetra dwóch, trzech, to też. Ty, ale 105 metrów zjeżdżalnia? Grubo, nie? No, właśnie fajnie było. Niestety zjeżdżalnia jest zamknięta, bo zabrakło dywaników. Ja taki nie zjedzie, ale... 105 metrów? Zjeżdżalnia 105 metrów zrobi wrażenie.
tam w dole Świeradów Zdrój. Ta kładeczka robi robotę. Robi wrażenie, naprawdę. Jeszcze dzisiaj wyjątkowo wieje mocno. Jacek, zajebiście, co? No robi wrażenie, naprawdę wysoko jest. No zobacz, jeszcze tam. I to on już szklany pomost, nie? To jeszcze jest 15 metrów. Szklany pomost. Coś dla Magdy. Magda ma obsesję na temat takich szklanych jakichś tam. Chociaż nigdy nie byliśmy chyba. Nie kojarzę, żebyśmy byli nad taką przepaścią. Ja pierdzielę. Tam nasze rowery stoją. Ale wysoko. Ale widać tą wieżę? Widać. Widać wieżę. Municja i tam. Tamto, ten czubek. Tak. I teraz w dół, w górę. Ostatni kadr i spadamy. 17.30, nareszcie wyjechaliśmy ze Świeradowa Zdroju. Dwie godziny. Dwie godzinki zabawy, tam jedna wieża, druga wieża. A przed nami, co jest przed nami? Stuk Izerski. 1100 metrów, a jesteśmy dopiero na 780. Teraz trzeba to wszystko w górę ponadrabiać. Już tam na 900 byliśmy. A nie, to było 750 na rozdrożu izerskim. A potem ze stogu w stronę Harachowa, wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Według map powinno być około 20 km. Z lekkim zjazdem jednym, potem wypłaszczeniem, potem kolejnym zjazdem. Także myślimy, że najgorsze teraz przed nami, czyli wjazd na Stuk Izerski. Taki przedsmak do Przełęczy Karkonoskiej, na którą będziemy wjeżdżać prawdopodobnie jutro. To Jacek instagramuje. Jesteśmy na live'ie. No ładnie tu. Pogoda nam dopisała. Chociaż mocno wieje, ale w terenie odkrytym. Tutaj jest spokój, cisza. Przyjemnie. Ale dosyć ciężko. No to niby w prawo, ale trochę pieszy, co? No dobra, w schronisku tam, nie wiem, może się uda kawę wypić. 4 km. Jeszcze? Jeszcze. Na razie da się jechać, ale może być tak, że będziemy pchać rowery, chociaż to nie wygląda tak źle, nie? Na razie. Zobacz na to. Co?
O, trochę pionowo. Będzie ząbek. Taki konkretny. No, szkoda wygląda pionowo. Dobra. Teraz tam. I gdzieś tam za tą górką pewnie będzie schronisko. Stuk Izerski. Prawie 2 km. A na mapie ja już go widzę. To kamera da radę to złapać. Tak przed nami. Ten dzisiejszy Stuk Izerski to taki przedsmak jutrzejszej przełęczy karkonoskiej. Mam nadzieję, że się jutro tam wybierzemy. Pogoda ma się zepsuć. Ale mam nadzieję, że nie aż tak, żeby zostać na kwaterze. No, plan jest taki, żeby jednak na tą przełęcz jutro wjechać. Jeszcze tylko 10% baterii, także za chwilę kończę relację. Wjedziemy na Stuk i to będzie wszystko. Powrót do Harachowa, niestety nie dam rady nagrać powrotu. A tu po drodze na Stuk taki widoczek. Mamy to. Stuk Izerski, 1100 metrów. W tej chwili mamy już przewyższenia 1700, przejechane 60 km. No i za chwilę się wyłączam, bo i tak padnie bateria. Wracamy do Harachowa. Będziemy jechać wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Wyjdzie nam około 20 km. Teraz mamy już 60, czyli razem pętla będzie miała 80 km.